Biblioteki w Pruszczu Gdańskim działają sprawnie i angażują mieszkańców na wiele sposobów. To już nie to samo co kiedyś. Zmiany widać na każdym kroku. Mamy, jak wiadomo, dwie biblioteki. Bibliotekę pedagogiczną, która podlega marszałkowi, i bibliotekę powiatową i miejską, którą wspólnie z powiatem finansujemy. Świetnie działająca placówka w pięknych wnętrzach, to zresztą czytelnicy wiedzą. Przymierzamy się powoli do budowania tam jakby porządnej przestrzeni na czytelnię i to w tej kadencji się na pewno dokona. Bardzo ciekawe spotkania się zapowiadają w następnych miesiącach. Oprócz działalności podstawowej, biblioteka od wielu już lat organizuje różne ciekawe imprezy czytelnicze oraz spotkania autorskie. Serdecznie chciałam zaprosić naszych czytelników i wszystkich zainteresowanych 12 grudnia na godzinę 17 do biblioteki na ciekawe spotkanie pod tytułem Pruszcz Gdański w czasie PRL-u. Zapraszamy serdecznie do naszej biblioteki na spotkanie kolejne już dyskusyjnego klubu książki. Tym razem omawiać będziemy książeczkę Chłopiec z latawcem. Bardzo interesująca historia. 15 grudnia o godzinie 12:40. Bardzo serdecznie zapraszam. Biblioteka w tym roku zdobyła bardzo dużo pieniędzy na zakup nowości i od stycznia do listopada biblioteka wzbogaciła się o 1500 nowości wydawniczych, między innymi bardzo dużo książek sensacyjnych, obyczajowych dla pań, biograficznych. Z kolei w filii pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej można wypożyczyć książki w postaci cyfrowej. 2 lata temu nasza biblioteka zakupiła dla swoich czytelników bazę książek dostępnych w postaci elektronicznej. W tym roku tych egzemplarzy do dyspozycji czytelników jest dokładnie 947. To są książki o tematyce naukowej. Jak się okazuje, książki w formie e-booków to nie jedyna cyfrowa nowość w bibliotece. Już w tej chwili 3 rok nasza biblioteka prowadzi kursy komputerowe dla osób w wieku 50+. To jest w ramach takiego programu Polska Cyfrowa Równych Szans. I takich kursów, darmowych kursów, odbyło się już 8. Biblioteki w obecnych czasach zmieniły się z wypożyczalni książek w wielofunkcyjne centra kultury. Polecamy również zobaczyć Jesień w Bibliotece Pełna Życia oraz Noc Muzeów 2014 w Pruszczu Gdańskim. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij polubić kanału.